Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na figurkowy unboxing schoolowych figurek Batmana z DC Comics od Kennera. Tak właśnie kontynuujemy to zbieractwo dalej. Poszukuję pewne yy, Modele tychże samych figurek, a czasami troszeczkę się różniące. I tutaj zlicytowałem taki... Tak, Pięciu figurek. Nie wszystkie może są mi jakoś specjalnie potrzebne, ale cena i tak była na tyle dobra, że warto było się zainteresować. Więc sprawdźmy też, co tu się tutaj znajduje. Ja już sobie otworzyłem, oczywiście będę tutaj je powoli wyciągał. Was oczywiście w międzyczasie zachęcam, abyście skorzystali z linków w opisie. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie ewentualnie, nam za współpracę. A teraz przejdźmy może do samej prezentacji i zobaczmy, jak się też one znajdują. To jest jedno właśnie z tych, co niekoniecznie jakoś tam. Specjalnie mi będzie pasowała i to jest chyba z Batman Forever, o ile dobrze kojarzę. Jest to figurka z roku, już Wam zaraz powiem, jeśli mi się uda w ogóle sprawdzić. Już powoli nie te oczy się robią, powiem szczerze, 95 chyba rok. No i właśnie tak się one prezentuje. To jest w ogóle Walkilmer, jeżeli chodzi o twarz, tak jakbyśmy przypatrzyli się. Tak bym obstawiał. Szukamy dalej, idziemy dalej. Szczególnie dwie, no powiedzmy trzy, które e, naprawdę mnie interesują. Tutaj jest kolejna, która też e, troszeczkę mniej, aczkolwiek powiem szczerze bardzo fajna. E, nie ma tylko sprzętu. Jest to Robin w wersji, mm, bym powiedział, takiego Robin Hooda trochę. Ale właśnie ma tę pelerynę. Nie została ona zgubiona. E, w ogóle te stawy tutaj są ruchome, żeby było śmieszniej myślałem, że to będzie takie sztywne bo to jest seria ta Legend of Batman czy Dark Knight Legend, Legend Dark Knight Batman coś jakoś tak I, i tutaj nie ma w ogóle, widzę żeby było zapisane, z którego to jest roku no ale taki zestawik i cholera, ona jest w bardzo dobrym stanie powiem wam szczerze, naprawdę bardzo dobrze się prezentuje, więc to jest kolejny Taki jego mość, ale dalej nie jest to jeszcze co najbardziej mnie interesuje i tutaj właśnie zaczniemy przechodzić do takich figurek. Pierwsza to jest, no właśnie to już jest Batman, ale to jest Batman troszeczkę inny, bo jest to wersja Bruce Wayne tak naprawdę i nad nią można było założyć właśnie strój Batmana, taki pancerz troszeczkę. No i to jest ciekawe, to jest ciekawe. Fajnie wygląda, jeszcze są dwie z tego setu, nazwijmy to, gdzie prezentowany jest Bruce Wayne. Żółta, żółty ten strój ma i jeszcze jest jedno, ale nie pamiętam dokładnie, powiem szczerze, jakie to było. Mam gdzieś to wszystko pozapisywane, tego co mi brakuje. Więc tak, jak najbardziej Batman w wersji Bruce'a Wayna z serii, właśnie Kenner. No i tutaj przychodzimy do tych dwóch najważniejszych. Pierwsza z nich. To jest właśnie ten Batman. Niestety nie jest on kompletny. Tutaj mamy, jak widzimy, do montowania takie, to trochę mi się kojarzy, powiem szczerze, z jakimś takim egipskim klimatem. Ale to mówię, najważniejsze jest tutaj sama figurka ta i ten właśnie motyw, jeżeli mówimy o prezentacji. I to jest rok 94, jak możemy zobaczyć. I on jeszcze tutaj miał ręce i nogi. Takie właśnie doczepiane. To był taki jeden wielki pancerz, który mógł nosić, plus oczywiście broń. Ale i tak, że coś takiego jest w zestawie, to i tak jest dużym plusem, że uchowało się w ogóle wśród osób. I jest kolejny, a nawet bym powiedział już ostatni w tym wypadku. No i tutaj to nie jest to, co tutaj mamy zaprezentowane, bo on tutaj dostaje w zestawie. Zaraz Wam coś, zaraz Wam zresztą pokażę. Sama figurka to jest właśnie taka. I on tutaj takiego raptora, jakbym miał. Nie wiemy chyba, jak to nazwać w ogóle. Tu jest tak fajnie zrobiony, wyrzeźbiony. I to jest już późniejszy chyba, 96 rok chyba z tego, co widzę. I naprawdę się prezentuje fajnie. I on ma właśnie w zestawie takie mega skrzydła. Tutaj, co prawda, jeden bolczyk, ten mocowanie taki jest ułamane. Ale to wygląda naprawdę cholernie dobrze, powiem szczerze. I kiedy tak wczepimy, to przyznam szczerze, robi to robotę. Wygląda to świetnie. Jak do jakiegoś displaya. Tylko, że właśnie to nie jest od niego. I zastanawiam się od jakiej jest. Próbowałem znaleźć wszystkie te kenerowe motywy związane z Batmanem, tak? Jeżeli mówimy o wypuszczaniu figurek z tej serii. I cholera nie znalazłem niczego takiego. Tu jeszcze widzę jedynie, co ono jest też pęknięte troszeczkę. Ale naprawdę wygląda to bardzo spoko. I nie wiem, Brusowi, Wayne'owi też można to zaczepić na przykład, tak? No i to się trzyma. To się trzyma i to naprawdę wygląda zacnie. To naprawdę wygląda zacnie, tylko no, to nie jest od tej figurki. Nie wiem od jakiej jest. Może Wy wiecie, dajcie znać w komentarzu, jeżeli e, macie jakieś pojęcie, bo jestem ciekaw. Po prostu jestem ciekaw. To w ogóle tak zagięte. No spoko, naprawdę wygląda spoko. Do tego bądź co bądź pasuje, jak widzimy, ale. No, ale to nie jest to. I on nawet stojąc wyglądałby fajnie, ale no co z tego. Także tak, tak to się prezentuje. Taki dość e, niezły zestaw, powiem Wam szczerze. I ba, gdybym chciał kupić coś takiego, to musiałbym w podobnej cenie zapłacić na niektórych aukcjach, które są wystawiane u nas w Polsce, e, gdzie ja zapłaciłem za wszystkie po prostu tyle. Więc wow. I smart jeszcze, więc wysyłka darmowa, dlatego fajnie mi się udało. Dobra, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Zachęcam do tego, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć to sobie dzwonek, będziecie wtedy informowani na bieżąco, że na moim kanale pojawiły się jakieś materiały i dzięki temu Wam nic nie umknie. Tymczasem ja z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!